Dzień dobry, witam Państwa na pomyczowej konferencji prasowej, zakończonej właśnie spotkaniu. Olimpia Zambrów pokonała Pilsen Białorzegi 4-0. O krótki komentarz poproszę trenerów obydwu zespołów, jako pierwszego trenera gości. Bardzo proszę. Oczywiście jesteśmy dzisiaj zawiedzeni swoją postawą jako zespół. Na pewno mieliśmy plan na mecz, ale ten plan szybko się dzisiaj zweryfikował. Na pewno czerwona kartka też ustawiła ten mecz i Olimpia dzisiaj była zespołem lepszym, wygrała zasłużenie, była lepsza pod każdym względem, także na pewno musimy przeanalizować ten mecz, przeanalizować te łatwo stracone bramki i patrzymy na kolejny mecz. Dziękuję. Bardzo proszę, panie trenerze. Bardzo dobrze nam ułożył się ten mecz, strzelona bramka, czerwona kartka, ale też do samego końca walczyliśmy o to, żeby trzymać zero z tyłu, chcieliśmy zdobyć też te punkty dość mocno. Uważam też, że wygraliśmy zasłużenie, byliśmy dobrze zorganizowanym zespołem. Kolejny raz chłopaki pokazali, że potrafią grać w piłkę, że mają dobre umiejętności i jako zespół, no to też na pewno to nie jest to miejsce, gdzie teraz znajduje się Olimpia. Mocno się cieszymy. Razem z kibicami Olimpii. Dzisiaj odpoczniemy sobie i od jutra zaczynamy przygotowanie do następnego meczu z Olimpią. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenerów? Mam pytanie do pana trenera gospodarzy. Co pan, czy w zespole Olimpii był jakiś zawodnik, który przede wszystkim zdecydował o tym, że Olimpia ten mecz wygrała, czy po prostu zasłużył cały zespół na zwycięstwo? Cały zespół, bo taka praca była w tygodniu, ja widzę jak chłopaki podchodzą do treningu, jak szatnia reaguje w trakcie meczu, w przerwie, jestem pod wrażeniem każdego z tych chłopaków, także naprawdę zasłużył cały zespół, cały klub zasłużył na te 3 punkty. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Dziękuję.